Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Z badania satysfakcji pracowników bibliotek publicznych przeprowadzonego w 2021 roku wynika, że płace pracowników bibliotek są rażąco niskie. Narasta frustracja, a najbardziej zdolni i wykształceni odchodzą z zawodu. Powszechnie wiadomo jest, że budżety lokalnych bibliotek od lat są na bardzo niskim poziomie. Na tak niskim, że corocznie ustawowe podwyżki wynagrodzenia minimalnego doprowadzają do drastycznego spłaszczania siatki płac, a także kuriozalnych sytuacji, w których bibliotekarz na początku swojej drogi zawodowej zarabia mniej niż pracownik gospodarczy. A ten z wieloletnim doświadczeniem często zarabia tyle samo, co nowo zatrudniony. Dyrektorzy bibliotek nie mają innej możliwości, jak płacić wszystkim pracownikom merytorycznym podobne wynagrodzenia. I dodajmy, że większość wpłat w tych gminnej czy miejskiej bibliotece nieznacznie przekracza najniższą krajową. Na więcej nikogo nie stać. Jak mówią sami bibliotekarze, powoduje to głęboką frustrację i doprowadza do sytuacji zwalniania się z pracy dobrze wykształconych i pełnych zapału ludzi, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mogą przyjąć proponowanych przez biblioteki warunków finansowych. Nie sposób się też z nimi nie zgodzić, gdy mówią, że biblioteki publiczne są w wielu gminach podstawowymi, a często jedynymi instytucjami kultury. Zakres tych działań tych instytucji ciągle się rozwija. Pełnią rolę lokalnych środków kultury oraz są miejscem rozwoju lokalnych społeczności. Dają dostęp do nowoczesnych technologii, wiedzy i informacji, organizują edukację nieformalną i dbają o zachowanie tożsamości lokalnej oraz regionalnego dziedzictwa. Dodajmy, co niesamowicie ważne, że usługi te są dla użytkowników bezpłatne, dzięki czemu służą one wyrównywaniu szans i zapewnieniu szerokiego dostępu do kultury. Dziękujemy. Praca w tych ośrodkach wymaga wykształcenia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Są to ludzie pełni pasji, z poczuciem misji. Niestety praca ta coraz częściej przypomina wolontariat. Niskie wynagrodzenia jest podstawowym, ale nie jedynym problemem związanym z finansowaniem bibliotek. Kryzys, galopująca inflacja, walka z pandemią powodują, że samorządy nie są w stanie sprostać finansowaniu bibliotek na odpowiednim poziomie. Dlatego podpisałam się pod apelem, petycją Stowarzyszenia LABIB, w której oni apelują o godne płace dla pracowników bibliotek publicznych, przywrócenie prestiżu zawodowi bibliotekarza oraz o uruchomienie ogólnopolskiego programu dostosującego do bibliotek, między innymi zakupu zbiorów, czy jest pan poseł wkłady własne zapozującego uzupełnienie Narodowego Programu Czytelnictwa. Ten apel chciałbym, żeby został podpisany w imieniu bibliotek w Elblągu, w Ostródzie i w każdym innym mieście powiatowym, czy też małej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.